Joanna Łucka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. Poniedziałek to na razie będzie ostatni bardzo ciepły, duszny, a po południu prawdopodobnie również burzowy dzień. Od wtorku spodziewamy się już niższych temperatur, a synoptycy nie zapowiadają gwałtownych burz. Burze natomiast pojawią się jeszcze dzisiaj w nocy, przede wszystkim na południu kraju, ale w centrum też może zagrzmieć. Na północy spokojnie i padać nie będzie. Temperatura tej nocy od 13 do 15 stopni, ta najwyższa przy zachodniej granicy. W Łódzkiem też będzie ciepło, bo około 14 stopni. Początkowo jeszcze gdzieniegdzie mogą się trafiać wyładowania atmosferyczne, przede wszystkim na zachodzie regionu, ale te zjawiska na ogół łagodne. Wiatr będzie słaby, a na barometrach 995 hektopaskali i ciśnienie atmosferyczne będzie wolno spadać. Jutro, tak jak już mówiłam, będzie bardzo ciepło. Najmniej to 23 stopnie, tyle pokażą termometry w Szczecinie, a najwięcej 26 między innymi w Łodzi czy w Lublinie. O takich wartościach oczywiście będziemy mówić w cieniu, a w słońcu będzie jeszcze cieplej. I te wysokie temperatury zaskutkują pojawieniem się burz. Po południu najpierw pojawią się one na zachodzie, a potem będą się przemieszczać w kierunku wschodnim. W regionie łódzkim bardzo podobnie, czyli początkowo pogodnie i spokojnie, a pod koniec dnia pojawią się burze. Może padać bardzo mocno i nie wykluczamy też opadów gradu. W Łódzkiem temperatura do 26 stopni. Ciśnienie będzie dalej spadać, a biometr jutro niestety będzie niekorzystny. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.